Wszyscy ludzie z Chetyny. Sławomir Neumann. W latach 2012-2015 wiceminister zdrowia w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Czołowy polityk Platformy Obywatelskiej. Najbliższy współpracownik Grzegorza Schetyny. CBA wskazuje, że Neumann nie wpisał do oświadczenia majątkowego sportowego samochodu kupionego w 2014 roku. W tej sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. To nie wszystko. W 2018 prokuratura postawiła posłowi Platformy zarzut przekroczenia uprawnień. Jak donoszą media, efektem działania Neumanna miało być osiągnięcie korzyści majątkowych w wysokości 13,5 miliona złotych przez warszawską klinikę medyczną. W ramach tak zwanych kilometrówek wyjeździł ponad 60 tysięcy złotych. Dziennikarze ustalili, że Neumann w 2014 roku w okresie przedświątecznym w ramach działalności poselskiej wpisał zakupy w sklepach z biżuterią i alkoholami. Takich faktur było aż 12. Czekamy na standardy Grzegorza Schetyny.